Witajcie, z tej strony odkrywca Radika, to jest właśnie kolejny materiał ze serii War Thunder i tym razem to będzie taki odcinek specjalny, coś jak kiedyś był odcinek specjalny z otwieranie skrzynek świątecznych w święta, to tym razem będziemy mieli otwieranie piniat, czy tam właśnie rozbijanie piniat i zobaczymy co wygramy, a czy co ja wygram, czy będzie jakaś ciekawa nagroda, czy nie, bo w przypadku tego świątecznego eventu, co był święta, no to niezbyt się udało coś wygrać ciekawego, ale tutaj zakupiłem taką ilość 20 sztuk piniat. Czy wśród tych 20 piniat pojawi się coś ciekawego, czy nie, to się okaże. No to co, to tak naprawdę to jest zwykłe takie wielkie losowanie, takie jakby kasyno bym powiedział. No to co, mogę to już otworzyć, więc zobaczymy. Także zużywamy to. I pierwsza skrzynka. Co nam da? Czy pojazd, czy nie? Widzę, że to już zakład. Niezbyt ciekawa rzecz. Bardzo gucio bym powiedział. A więc otwieramy drugą. Uwaga, uwaga. Znowu rozkaz. Czyli na razie, jak widzicie, bardzo słabo. Trzecia skrzynka. Człowiek orkiestra rozkaz, niestety. Kolejna. Karta 50%. Okej. Następna. I widzę, że już gotówka. 15 tysięcy. Zwróciła mi się taka jedna sztuka. Bo kosztuje 10 tysięcy. Znowu rozkaz. Nie, zakład. Okej. Kolejna. I będzie gotówka? Tak, i zyskaliśmy 50 tysięcy. Okej, fajnie. To już jest nawet dobra rzecz. $25 000. Na razie monety już skakują i bardzo dobrze. Lepsze to niż te rozkazy. I... Okej, uniwersalne użycie. Używam to dość często, więc nawet to się przyda. I rozkaz niestety. Gotówka. 100 tysięcy. 100 tysięcy zyskaliśmy. Bardzo fajnie. Czyli troszkę sobie nadrabia. Zużyte pieniądze. $10 000. Uniwersalne użycie, chyba jedna sztuka, tak? Tak, jedna sztuka. $25 000. Kolejne $25 000. Karta 50%. Dobra. Jeszcze się tak zastanawiam, że chyba jeszcze kupimy kolejne piniaty. Okej. Trzy podwójne użycie. Jeszcze raz. Co tutaj tym razem mamy? 15 tysięcy, okej. Okay.
I jest rozkaz. Najgorsza rzecz, jaką można dostać. Uniwersalne użycie i chyba mi się skończyły, tak. I gdzie można je zakupić? Już wam mówię. To jest oczywiście sklep z przedmiotami i tutaj możemy kupić. To są właśnie te pieniaty. Czyli to są jakby te kluczyki, klucze, aby otworzyć sobie tą skrzynkę. Bo to są jakby skrzynki tak naprawdę. I ile bym tak kupił? Zależy, ile mam kasy. A może bym tak kupił? Może bez przesady. A dajmy takie 12. I 12 tutaj. I wracamy do otwierania. Niestety od razu widzę rozkaz. Najgorsza rzecz. Jak mówiłem, to jest najgorsza rzecz i ma na to swoje strata pieniędzy, już od razu mówię. Jak się taką rzecz wygracie. Karta 30%? Okej. Kolejna. Niestety ja mam oczywiście pecha przy takich skrzynkach. Bardzo dużego mam pecha. Kurczę, żebym to na przykład wygrał, to byłoby nawet fajne. Dostać taki pancernik na 6-3. I bym nagrał pierwszą bitwę morską. Kolejna karta 20%. $10,000, okej. Najwyższa suma na razie, jaką zdobyliśmy, to było 100 tysięcy. I dostałem embrament. 13 piątek. Okej. Nie, oczywiście będzie to. Znaczy, czemu by nie? Trzy ostatnie sztuki. Może tym razem tutaj coś wygram bardzo fajnego. I gotówka 15 tysięcy. Przedostatni. I mamy być najlepszy. Czyli bardzo słabe. I ostatnia sztuka. Uniwersalne użycie. No słabo, no. Słabo, bardzo słabo. Ja zawsze mam pecha przy tych loteriach. Troszkę tych kart bonusowych zbadałem. Znaczy, zbadałem. Zdobyłem. No ale dupska nie urywa, tak powiem wam. Dupska nie urywa, niestety. No i co, żeby jeszcze ten materiał nie byłby taki krótki, to tak się zastanawiam, że chyba bym nagrał odcinek jeszcze z bytowcami na 8-7. Mam tutaj w ogóle ten line-up? Mam, tylko podmieniłem coś tutaj. I sobie pogramy bytowcami na 8-7. I w ramach fajnego przetestowania zużyjemy sobie tą kartę 50% i odpalimy pierwszą batalię. No nic, kasy sporo wydałem. Spokojnie bym kupił pojazd na top tier i tyle. A co zyskałem? Głównej mierze to zyskałem śmieci, postaci rozkazy, zakłady. Nie, te zakłady, to, co tamto też zdobyłem, to też są takie gucio, bym powiedział, bo najlepszy zakład, jaki możecie zdobyć i to jest najlepszy sposób na zarobienie, czyli zakład na najlepszy oddział. Dlaczego? Po prostu gracie we dwóch z kolegami, jesteście koło siebie, no i 500 000 wam spokojnie wpadnie za ten zakład. To jest najlepszy zakład, jaki można zdobyć. A inne to niezbyt. No chyba, że to jest złoty zakład. To tak. Złoty zakład jest fajny. Bo możecie zyskać złoto.
Tylko kurczę, kiedy ja ostatnio sam wygrałem złoty zakład. Też tak sporo czasu minęło. Poza tym, Arktyka. Mapa kamperska. Dodatkowo. Na aptierze. Przy czym ja nie mam pancerza. Tak. No nic, zobaczymy jak nam pójdzie. Już ktoś został zdjęty. Może nie będę tędy wyjeżdżał. Tylko gdzieś tutaj skręcę, na przykład gdzieś na prawo. A w te 109. A nie, 09, przepraszam. Cały czas ja mówię na to 109, nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd mi się to tak wzięło. Ale nie widzę nigdzie czołgu. A ten Chińczyk ma... Skąd dostałem? Kurczę, teraz jak mnie walnie, to mnie zabije. Stamtąd. Dziwne, że ja żyję. W sumie dostałem gąsienicę tylko, więc miałem bardzo duże szczęście. No widzicie, w bitwach mam szczęście, ale w skrzynkach mam totalnego pecha. Coś za coś. Nie można mieć we wszystkim szczęścia. Dobra, jedziemy dalej do przodu. O, w ogóle totalna przegrana będzie. Moi ludzie, moi sojusznicy wychodzą totalnie. Jeden to nam się nie zespił, a mnie został wymieniony na innego gracza. Gdyby był aktywny chociaż. Chłopca. A nie, to oczywiście po pierwsze śmieci wyjdą i ty was widział. Aha, tam był. Był, ale się zmył. Proszę, mało osób jest w tej bitwie, a mapa jest ogromna. Spotkać wroga, że chociaż będę mógł nawiązać walkę. To byłoby fajne. A nie, że dostanę lufę i gucia. Bo ciekawe, co mi walnęło. Chyba Merkava. Chyba to była Merkava, skoro sojusznik ją zastrzelił. No, faktycznie. Nie ma to jak dosyć lufę. Idziemy tędy. Chyba jeszcze ktoś obrywał. Kurczę, ja nic nie zabiłem już w tej bitwie, tylko dwa razy obrywałem i tyle. Sojusznicy wszystko zabijają, co tylko popal. Nie? Chociaż, czekaj. Nie kryj mi się. Nie! Przeżyłeś tych cholera jedna. Niemiecka. Paluwa. Kolejne belinki. Chociaż to było argentyńskie, bo to jest argentyński pojazd. Ale już to pomijając. Dobra, coś zabiłem. Jedno zabójstwo, ale jednak. Czekaj, zatrzymam się. Czy coś tutaj czasem nie podejrza? Nie, za to słyszę rakiety. I Gepalda.
potrzebuję osłony, ale... Nie ma przeciwnika. A koło niego musi być. A, nie żyje. Nie dał sobie radę. A, dostałem dowódcę od razu. A, granatę. Już zginąłem, bo granaty nie chciałbym wystrzelić. Fajnie. Czy mogę chociaż mieć helikopter? Się spytam. Ale kijowa mapa. A wiecie co, od tej strony się zespią. Pyko, pyko na helikopterku. A, widzę, że BMP-2 i Vampire fajnie się bawią. Gdzie jestem teraz na mapie? Jako to... Aha, czyli potencjalnie? No, już nawet stąd mogę strzelać z rakiet. Tylko bym musiał się podnieść tak naprawdę. I się wyprostować i jestem już gotowy. I wszędzie mam zasięg. O, cholera jasna. A, to jest AFT. Myślałem, że to jest Trieła. Szczerze mówiąc. O, szwedzki. Krzywe zęby. Zatrzymał się. Czy tam jest sojusznik czasami na punkcie? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Nie pokazuje mi teraz sojuszników. A nie, pokazuje mi, czyli tam nikogo nie było. O, ale słabo. Dobra, ale kogo? Nie, tu tak chciałem się zespić gro. O Jezu. Super. Zanim ja to jadę tym krocem, to troszkę czasu minie. Jeden kij na helikopterze, jeden kij na czołgu. No nic. Nic na to nie poradzimy. Trzeba jechać dalej i tyle. Tak, i po tej bitwie raczej będziemy kończyć ten materiał. I tyle. Raczej jak zawsze robię takie... Będę robił te odcinki specjalne z otwieraniem skrzynek. No to tak, żeby tradycyjnie było, to jeszcze jedna bitwa w odcinku będzie i tyle. Czyli wiecie, na początek otwarcie skrzynek, a później jedna bitwa i fajant. Tak można powiedzieć. A nie, to jest samolot. Nie zawsze wjechę na punkt A, bo oni już przejmą, a ja zanim tym krocem podjadę, to troszkę czasu minie. Więc strefa będzie spokojnie zajęta. Więc mogę podjechać jedynie do przodu. Poszukać tych trzech wrogów, co zostali w bitwie. A chyba, że ktoś do mnie przyjechał. Albo jest w samolocie. Albo też tak można.
lecisz na mnie. Dobra, chociaż zarobiłem? No dobra, zarobiłem, to się liczy. Troszkę punktów doświadczenia też padło. Więc chociaż dobrze i tyle. No dobra, także mam nadzieję, że ten taki materiał wam się spodobał. I mam nadzieję, że te materiały, takie typu odcinki specjalne z otwieraniem tych skrzynek różnych, które można zakupić, też wam podejdzie do gustu. A jeśli tak, no to dajcie znać w komentarzach. A przy okazji, jeśli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. No i przy okazji oczywiście też suba i dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.